córka jest prostytutką? Podejrzewamy, że jest zmuszana do prostytucji. Nie tak ją wychowaliśmy. Zawsze mówiłem, że najważniejsze to uczciwie pracować, a pieniądze przyjdą, nie przyjdą, nie są najważniejsze. Panie Marku, czy pan rozumie znaczenie słowa zmuszana? Jak to zmuszana? To jest wolny kraj, ona jest wolnym człowiekiem. Spokojnie, proszę się uspokoić. Jakie spokojnie? To ja się tu zamartwiam, a ona? Panie Marku, czy mam panu dokładnie opisać, jak ofiary handlu są łamane i niszczone psychicznie? A przecież mogła iść na policję. Powiedzieć mi. No jak by pan zareagował? Panie Marku, w policji przerobiłem wiele takich spraw. Te dziewczyny przechodzą przez piekło. Po czym wracają do domu i mają tylko wkładane, że wstyd, że hańba, że co ludzie powiedzą. Jeżeli nie potrafi pan teraz być wsparciem dla córki, a ona naprawdę tego potrzebuje, to chyba lepiej, żeby pan do domu pojechał. W tym samym czasie Anna Potaczek jest na osiedlu, gdzie mieszka Iwona Rubińska, była członkini grupy handlującej kobietami. Iwona? Wybierasz się gdzieś? Ale to chyba nie jest krótki wypad, tylko przeprowadzka. Ja nic nie wiem. A ja jeszcze o nic nie spytałam. Ale chyba nie muszę, prawda? Biznes Dareckiego się reaktywował. Nie wiem. To w zasadzie nie jest pytanie, stwierdzenie faktu. Zeznawałaś przeciwko niemu, rozumiem, że się boisz. Chyba, że znowu dla nich rekrutujesz. To nie fair. Dobrze wiesz, że nie miałam wyboru. Darecki groził, że zabije moje dziecko. Zresztą odsiedziałam już swoje, nie macie prawa mnie tak nękać. Ale ja cię nie nękam. Chciałam się tylko czegoś dowiedzieć, no. No... cokolwiek. Okej. Ale tylko dlatego, że wtedy potraktowałaś mnie jak człowieka i ochroniłaś mojego syna. Tak, biznes Dareckiego się reaktywował. Nie wiem, kto za tym stoi, ale wiem, że to ktoś z jego rodziny. Jesteś pewna? To nie są tylko plotki z miasta? Nie, to nie plotki. A coś jeszcze? Ściągają dawnych członków? Tego nie wiem i nie chcę się dowiedzieć. Zabieram syna ze szkoły i się stąd zmywam.